Nazywam się Wojciech Pietrzak, prowadzimy rodzinne gospodarstwo o powierzchni 450 hektarów. Siedzący obok mnie młody mężczyzna, jest to mój zięć. W gospodarstwie jest utrzymywane 100 krów rasy Limuzę oraz 270 macior w cyklu zamkniętym. Uprawiamy następujące rośliny: buraki, kukurydzę, rzepak oraz zajmujemy się reprodukcją zbóż. Posiadamy opryskiwacz firmy Agro o zbiorniku 8000 litrów i szerokości roboczej 30 metrów. Produkcja nasienna oraz towarowa, jaką mamy w gospodarstwie, wymaga precyzji, szybkości wykonania, odpowiednich zabiegów chemicznych. W zeszłym roku, który był rokiem trudnym dla nas z powodu istniejącej ogromnej suszy, jaka panowała w Kujawsko-Pomorskim, nasze plony były powyżej średniej krajowej i tak osiągnęliśmy 8,5 tony ziarna kukurydzy na sucho. Rzepak planował w zakresie 4,6 tony z hektara, pszenice, pszenżyta w okolicach 9. Zazwyczaj te tony mamy o 15-20% większe przy sprzyjających warunkach pogodowych. Buraki były przy polaryzacji w cukru 18,4, oddały plon 75 ton z hektara. Przed zakupem opryskiwacza firmy Agrio w gospodarstwie były użytkowane dwa opryskiwacze o szerokości roboczej 18 metrów ze zbiornikami 2000 i 3000 litrów. Po 2012 roku, po zakupie tego opryskiwacza, dokonał się w tym gospodarstwie, można powiedzieć, pod względem ochrony roślin ogromny skok technologiczny. Zamiast dwóch traktorzystów wykonuje to jedna osoba, te zabiegi wykonuje jedna osoba. Są prowadzone te zabiegi precyzyjniej, terminowo i nie są tak uciążliwe dla osoby, która obsługuje te urządzenia. Generalnie chodzi o szerokość belki, czyli o prędkość, czy o szybkość wykonania tego zabiegu. Mniejszą uciążliwość, czyli rzadsze wizyty przy hydrancie. Powiedzmy, jak zalejemy opryskiwacz, który ma 8000 litrów, to spokojnie pryskamy 40 hektarów w dawce 200 litrów na hektar. System VarioSelect, czyli który pozwala na wyrównanie ciśnienia bez względu na prędkość, z jaką się jedzie. Czyli mamy stałe ciśnienie przy prędkości 3,15 na godzinę. Tank control, czyli podczas napełniania zbiornika mamy cały czas wgląd w ilość litrów, które mamy zatankowane w zbiorniku. Bardzo przydatne jest mieszadło, w którym, znaczy ten zbiornik do wstępnego rozrobienia cieczy, przygotowania cieczy, który pozwala nam na umycie tych opakowań i dokładne wymieszanie preparatu. Belka jest sterowana za pomocą ultradźwięków, co bardzo odciąża operatora, który może skupić się na innych czynnościach, a belka poziomuje się sama w sposób bezobsługowy, bez udziału operatora. Generalnie nie, staramy się przy wydajności tej maszyny na powierzchni, na której pracujemy. No staram się nocą nie pryskać, no ale zdarza się, że czasami trzeba też nocą, na przykład jeżeli w dzień jest, właśnie jak dzisiaj, jest wysoka temperatura i generalnie staram się zrobić jeden opryskiwacz, powiedzmy, do południa, gdzie ta temperatura jeszcze nie jest wysoka, no i po południu ze dwa opryskiwacze, no i to wystarcza, żeby tu spokojnie to się uporać z opryskami. 2000 hektarów, około 2000 hektarów. Serwis nie ma za dużo pracy przy opryskiwaczu, ale jeżeli jest taka potrzeba, to zawsze służy pomocą i nie ma problemu, żeby jakieś tam rzeczy, które się dzieją, żeby nie były rozwiązane. Serwis robi firma Gabo, od której kupiliśmy opryskiwacz i która to serwisuje maszynę. Nigdy nie było większego problemu z dojazdem serwisu, czy z czasem dojazdu, czy z dostępnością części. Znaczy, był to temat taki bezproblemowy.